Witam wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj mamy sobota, chciałem gołąbki odrobaczyć, ale u nas pochmurno, deszcz pada. Także to słaby sens odrobaczania. Wiadomo, gołębie coś wyczują w wodzie. Pokażę w następnym może odcinku. Nie będę ich odrobaczał, bo gołąbek wyczuje w wodzie, to on będzie po wolierach chodził i wodę spijał, a się nie napije, się mój tam dodatków. Zwykle swoje organo tutaj, nie? Tutaj to tam wziąłamy. Sobie to drożdże są tam w puszkach, tam po algach morskich, ale to drożdże są. Wzięła takie, co ostatnio te złodzieje, gołębie wzięli, to chyba oni chcą lecić takich łada. Takie zioło nawet ukradli, a nawet nie ważne, że nie będziemy tam złodziejami przyjmować. Złodziej jest złodziejem, będzie złodziejem. Na razie złodzieje milczą. Co pozdrawiam. Tu była orzechówka, a teraz wygląda tak. A czemu to tak wygląda? Bo orzechówka się skończyła. W sumie tam mam jeszcze dwa słoiki, ale ja je daję na... W sumie zmiąłem byłem i teraz je daję, jak się mówi, na karmę, nie? Także jak się mówi. 4 kilo karmy, 3 łyżki, nie? Tego w sumie nie będę to wrzucał, normalnie to można było wyrzucić, ale moim zdaniem to naturalnie, tak samo będzie odrobaczanie. I tam białka nie przyniosłem, białka zaraz tam dam. Mówię, no na razie cisza, spokój. Gołąbki chciałem powoli już odrobaczać. Jak będę coś mieli w kale, za 2 tygodnie powtórzyć, nie ma, ja trzeba nie powtarzać i później będziemy dalej robić inne kolacje. Ale mi się zdaje, że trzeba poczekać, teraz od środy u nas mrozy odpowiadają do 6 stopni, jak się mówi. I na razie spokój, pajace milczo, no ale jak się mówi, o, jutro może film nagram, trochę dziwne, ale tam może nagram, to będzie trochę wesoło, ciekawo, no bo tam paczka idzie do mnie pół roku, to o tej paczce może nagramy, pół roku paczka idzie, no ale i takie są ludzie, no dobra, nieważne. I to może o tej paczce nagramy, zobaczymy, czy to przyjdzie to, co to kolega mnie sprezentował, czy nie. Ale to nieważne, ok. Także mówi tam, to było chyba na tyle. Jak się mówi, co tych gołąbków nie pokażę, czym odrobaczę. W sobie tam ostatnio mówiłem, czym będę odrobaczał, bo jak się mówi, deszcze padają, siatki, wszystko mokre, to moim zdaniem to słaby sens jest odrobaczać, bo gołębie po wodzie. Wody się napiją i nie będą odrobaczone, albo to tak nie działa. No. Żeby to właśnie zanudzać, to w filmie nagrywać, może coś się zmieni. W sumie moje gołąbki na razie takie widać witalne. Jeśli mówię, teraz żadnych tu złodziei nie zapraszam, na wiadomo każdy, żeby to rozumiał, bo było dwóch. Zamówili młode, a później młodych nie odebrali, odebrali sobie parę, wzięli może jakieś, nie wiem, może za to, że czekali może 3 miesiące, to może jakieś procenta sobie odliczyli, ale i takie są, no. Dobra, nie ma co się denerwować, pozdrawiam wszystkich, trzymać się, oglądać następne filmy, zawsze będą ciekawe, bo teraz, gdzie mówi, dużo się ludzi pyta, co pan robi, tego, dużo za miłe telefony i najlepiej nie dzwonić rano po 8, po 17 dopiero dzwonić. Rano, jak się mówi, tam jeszcze ktoś zdąży w pół do 8 zadzwonić albo po 17. Wtedy, jak się mówi, ja nie pracuję, bo tak to telefon zazwyczaj mam w robocie ściszony. Ja też, jak się mówi, pracuję, to też nie mam czasu telefonów odbierać, a po drugie to ja jestem w pracy 9 czy 8 godzin. No także, albo nieraz widzicie, że telefon zajęty, bo to ostatnio miałem, jak się mówi, dziennie może po, siedźmy do halu, może po 50 albo do nawet i do 100 telefonów, także nieraz 5 na raz, no 2 telefony jedynie mogę od razu odebrać. 5 ani 4 nie dam rady odebrać. Tak, żeby było na tyle. Nie zanudzam was. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Trzymajcie się.